I guess I really don't know what Christmas is all about. Siemanko, moi drodzy, witam was rano. Ale powiem wam, że się wyspałam, mimo to, że poszłam wczoraj spać. O, chyba, której ja poszłam spać, chyba po drugiej jakoś, to wstałam 8.50 i jest mega spoko. Także fajnie, że się wyspałam w końcu. Teraz sobie właśnie tutaj zaczynam montować dzisiejszy filmik. Ogólnie to ja wiem, że tu jest słabe światło teraz, ale nie wiem, czy wy tak macie, ale jak ja wstaję rano teraz na tej nauce zdalnej, to ja po prostu nie chcę widzieć światła z rana i wolę mieć taki bardziej przytłumiony ten pokój. Dlatego też rolety są prawie, że w ogóle nie otworzone. W ogóle nie wiem, czy widzicie w tym świetle, ale moja cera się tak błyszczy po tej maseczce wczorajszej, a ja potem nic nie dawałam na twarz, żadnego kremu. Także ja mega lubię, jak wstaję rano i mam taką tłustą cerę. I sobie zrobię chyba jakąś maseczkę później, bo i tak się dzisiaj nie będę malowała i tak dzisiaj raczej nigdzie nie wychodzę z domu. Jezus Maria, co tam jest? A teraz lecimy zrobić jakieś śniadanko, bo już jestem taka głodna. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. Właśnie przed chwilą dowiedziałam się, że nie ma egzaminu ustnego na maturze. Boże, wy nie wiecie, jakie to jest szczęście nawet. Angielski to tam jeszcze, ale polski? Interpretacja jakiegoś wiersza w ogóle? Nie. I zredukowali trochę wymagania na matematyce. Nie ma podobno brył obrotowych, ostrostopów, gnaistosopów, czyli po prostu jestem w raju, bo to jest coś, czego... To jest jakby jedyny dział, którego ja nie jestem w stanie się tak nauczyć. W sensie to w ogóle mi nie wchodzi w głowę, naprawdę. Ja mogę robić funkcje, mogę robić równania i nawet planimetrię, ale nie bryły obrotowe. To jest jakieś... Także zarąbiście i co? Idę sobie zrobić jedzenie jakiegoś załamania nerwowego, naprawdę. Siedzę sobie i nie dość, że z godziny opóźnieniem wszedł filmik, to jeszcze sobie go oglądam, patrzę, a mój program uciął mi muzykę. Uciął mi muzykę i muszę jeszcze raz dodawać ten filmik. I uwierzcie mi, youtuberzy, którzy mają zatrudnionych montażystów, mają naprawdę 10 razy łatwiej, bo montowanie filmików zabiera kilka godzin z życia. Wiecie co, na odstresowanie pójdziemy sobie zrobić herbatkę. Tak, to jest dobry pomysł i jakąś kolację, bo głodno. Dobra, kochani, witam was troszeczkę później, jest 20.30 i jestem mega podekscytowana, bo będziemy grać w Simsy. Tak, będę grała u mojego... Będę grała u mojego brata, ogólnie zwracacie uwagę na to brata. Oczywiście to są moje Simsy i moje wszystkie zebrane dodatki, ale on ma to na komputerze i na komputerze będzie jest jakoś wygodniej. O, cześć Emila. I ogólnie, wiecie co? Tak sobie chwilę tutaj do was pogadam. Ja w Simsy grałam całe moje życie. No, jak byłam młodsza, tak, jak byłam młodsza, to ja po prostu tak dużo grałam w Simsy, ja tego tyle kupowałam i ja byłam tak zajarana tym wszystkim i ja kocham ogólnie Simsy, ale wiecie co, to mnie tak nudzi już, trochę jestem starsza, mam się na świadku, to wypada, ale ogólnie, w ogóle możecie dać znać, czy chcecie, żebym zrobiła taką rozgrywkę w któryś dzień w Simsy? Bo nie wiem, może to was zaciekawi, może są tu osoby, które grają w Simsy. Mój pomysł na dzisiejszą rozgrywkę będzie taki, że będę chciała zrobić świąteczną rodzinkę. Będzie to mała rodzinka, będzie składało typowa rodzina polska. Mąż, żona, dziecko, pies. Ale chcę zrobić to na maksa świąteczny, wiecie, zrobię zimę, bo mamy 4 pory roku. Świąteczny pakiet też chyba jest. Więc zrobię najbardziej taki Christmassy house. Ale on będzie taki, wiecie, nie taki duży, żeby mi tutaj zajęło mnóstwo czasu, tylko po prostu taki typowy amerykański świąteczny dom i nawet ich ubiorę na świąteczne rzeczy, czyli na czerwono, zielono i... I'm so excited! Jezu, strasznie jest tapeta. Gramy z modami czy bez? Natalia! Tak! Mody czy bez? Tak, ale chcę wam pokazać moją rodzinkę. To jest, moi drodzy, Liam. Ej, Liam, pokaż się, mordo. Dobra, to jest Liam, to jest jego żona, jak ona ma na imię? Caroline. To jest Caroline, a tu jest dziecko ich.
które się nazywa... Eliza... Jak się nazywa? Nie, czekaj. Tak, Eliza to Eliza. Jest. Eliska, mamy tu Eliskę, a ten kot to Nela. Zacznijmy od kadler ewentualnego z kosmetykami. Mamy do tworzenia numer 15 i patrzymy, co tam jest. Co to jest? A bo to jest... A, że to prosta... włosy czy coś, nie? To, że to ci... Wczoraj się w filmiku zapomniałam otworzyć kanał, że mam tego, dlatego dzisiaj otwieram dwa okienka. Dobra, mamy kolejną paletkę z cieniami do powiek. Ja naprawdę muszę ale coś malować. Takich? Miałam milion. Kolejne takie kolory, to jest coś wpadającego w róż w ogóle. Także nie no, naprawdę te makijaże muszę zrobić i na Wigilię się pomaluję, okej? Okay? 24 grudnia się pomaluję. Tu mamy herbatki, na 15 była herbata czarna malinowa, a na dzisiaj była herbata czarna cytrusowa, cytrynowa z imbirem. Chyba sobie jeszcze jedną zrobię herbatkę przed snem, z takiej herbatki mamy. Kończę już ten odcinek, ogólnie dajcie znać, czy wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak, subskrybujcie mój kanał i do kolejnego filmiku. Bye! A i wpadajcie na Instagrama i TikToka. Mu. Fuj.